Cześć, nazywam się Sebastian, jestem studentem trzeciego roku wychowania fizycznego, stacjonarnych studiów i teraz odpowiem na kilka pytań, które pan reporter specjalnie skonstruował. Pierwsze pytanie to, co lubisz w Gdańsku? Gdańsk, przyjechałem tu z mojej mieściny, która nazywa się Lęborg, jest położona niedaleko. Podoba mi się to, że jest dużo różnych rzeczy, dużo się dzieje, dużo różnego rodzaju studentów, dużo ludzi, dużo zajawek, które można tutaj jak najbardziej kontynuować, jeżeli się wcześniej gdzieś trenowało. Fajne alternatywy do spędzania czasu, zoo, jakieś punkty widokowe. Podoba mi się to, że można robić dużo, ja lubię robić dużo, więc to Wam polecam, wtedy się dużo dzieje, dużo wspomnień, dużo fajnych rzeczy. Pytanko numer dwa. Czym się pasjonujesz? Co Cię interesuje? Generalnie jak wszyscy mi pytają, odpowiadam, że pasjonuję się kulturą fizyczną. Dlaczego? Bo jest to bardzo szeroko pojęte sformułowanie, a ja bardzo lubię aktywność w bardzo różnym zakresie. Trenowałem 8 lat siatkówkę, jest to duży okres czasu, dużo się nauczyłem przez ten czas. Przychodząc na studia wkręciłem się w gimnastykę i na taką specjalizację poszedłem. Gimnastyka sportowa, tam nauczyłem się wielu rzeczy, które zawsze chciałem się nauczyć. Salta różnego rodzaju, przerzuty, przewroty, układy gimnastyczne. I powiem Wam, jest to fajna opcja. Jako teraz, jako trener personalny, kierując się ćwiczeniami gimnastycznymi, mega uzupełnienie i mega jakby zasób ćwiczeń, zasób nowych możliwości dla klientów, więc myślę, że warto. Lecimy dalej. Pytanie numer 3. O czym marzyłeś, gdy byłeś małym chłopcem? Fajne pytanko. Generalnie, kiedy byłem małym chłopcem, marzyło mi się bycie aktywnym, co robiłem w sumie na bieżąco, ale w tym wszystkim spodobała mi się jakby wena niesienia pomocy, niesienia informacji, niesienia nowych umiejętności ludziom. Zacząłem zauważać, że sprawia mi radość to, że mogę dawać komuś coś, z czego ktoś się cieszy. Wtedy jakby ta suma szczęścia była podwójna, bo i ja się cieszyłem, że on się cieszy i on się cieszył, więc cieszyliśmy się wspólnie. I do tej pory robię to, idę w tą stronę, zmierzam w tę stronę, by dalej robić to, co lubię, zarabiać na tym pieniążki, tak? Bo to też jest ważna kwestia w życiu. Co się dzieje dalej? Jak radzisz sobie z wczesnymi powodkami? I tutaj sprawa jest troszkę różna, bo jeżeli wiem, że mam duży priorytet wstania w dniu następnym, to organizm mi się tak automatycznie nastawia i jestem w takim trybie czuwania. Generalnie uwielbiam spać, potrafię spać wszędzie, nie robi mi to, otoczenie nie robi mi żadnego problemu. Często zasypiam po prostu spontanicznie, przestając mówić, gdziekolwiek, ale staram się to kontrolować. Wiadomo, jak człowiek ma troszkę więcej możliwości do pospania, śpię troszkę dłużej, chociaż nie lubię marnować dnia. Gdzieś tam sen, można go zawsze skrócić, ale zawsze można znacznie więcej wyciągnąć z dnia. I myślę, że warto działać, kochani. Lecimy dalej. Co tu mamy jeszcze? Jak byś opisał swoich kolegów i koleżanki z grupy? Jestem w grupie samych mężczyzn i moi koledzy to dwa słowa. Pozytywne świry. Naprawdę. Są tutaj osoby, które mają dużo do wniesienia, jeśli chodzi o moje życie. Bardzo fajnie z nimi mi się oczywiście współpracowało, bo tak to można nazwać, współpraca na uczelni, przez to, że różnie bywa. Naraz nie ma cię na zajęciach, nie masz materiału, ktoś ci pomaga, potem ty pomagasz komuś. Jest obopólna jakby korzyść i obopólna pomoc. I tak myślę powinno być, bo wiadomo, mówią w życiu, że jeżeli umiesz liczyć, licz na siebie. Jest to prawdą, ale wierz w ludzi, oni też ci pomogą, jeżeli ty pomagasz ludziom, to karma, że tak powiem, wraca. Także dzielmy się tym, co możemy komuś dopomóc. Lecimy dalej. Czy na uczelni można znaleźć dziewczynę bądź przyszłą żonę? O, to pytanie takie troszeczkę... Słuchajcie, jesteśmy na uczelni sportowej i niewątpliwie i mężczyźni, i kobiety w kwestii wizualnej są jak najbardziej sportowani, smukli, sprawni. To jest taki duży plus naszej uczelni. I myślę, że uczelnia taka jak AWF bardzo fajnie przygotowuje nas do życia. Przygotowuje nas pod kątem jakby samodyscypliny, pod kątem przysłowiowego ogarniania w życiu. Bo tutaj na uczelni, biegając między różnymi wykładowcami, załatwiając różne rzeczy, musimy dużo poświęcić czasu na cierpliwość. Tak, to dużo. W naszych czasach cierpliwość jest cnotą ogromną na to, żeby być rezolutnym w działaniu. Dlatego myślę, że na naszych studiach przyszłą żonę,
która będzie rezolutna po tej nauce tutaj, można śmiało znaleźć. Aczkolwiek ja póki co, jestem z kobietą, którą darzę dużym uczuciem i jest ona z troszeczkę innej strony, ale no, z troszeczkę skrajnej strony, bo jesteśmy na dwóch różnych uczelniach. Ona jest na Politechnice, jestem na wychowaniu fizycznym, więc myślę, że raczej się uzupełniamy. O, na tej zasadzie. Lecimy dalej. Czy to jest pytanie szóste, teraz siódme pytanie. Kto jest najseksowniejszą osobą na uczelni? O, na uczelni. Słuchajcie, jak to mówią, piękno leży w oczach patrzącego, więc myślę, że według każdego z Was tą osobą jest inna osoba. Ja nie chcę tutaj szczypać nazwiskami, ale aspekty wizualne da się oszacować, da się ocenić grupowo, da się powiedzieć parę słów co do jednej osoby. Wiem, nie odpowiedziałem na to pytanie i tego nie zrobię. Zastanówcie się sami, kto nią jest, bo ja jestem ciekaw, jak Wy myślicie. Dalej, ósme pytanko. Czy jest coś, co lubisz robić przed wyjściem na zajęcia? Tak zwany poranny rytuał, czyli szybkie zerwanie z łóżka. Wtedy, no uważajcie, może się zakręcić w głowie, ale ja wtedy się ożywiam. Kontakt z toaletą poranną, zimna woda na twarz, orzeźwienie, pach. Lecimy dalej. Oczywiście śniadanko. Śniadanko to bardzo ważna rzecz. Na uczelni jak AWF uczymy się, że śniadanie to podstawa działania. Dobre śniadanko gwarantuje fajny start dla całego dnia i możemy zacząć działać bardziej rezolutnie, bardziej aktywnie. No i oczywiście przed wyjściem jeszcze szybki rzut oka, czy wszystko jest w wielkim plecaku, który towarzyszy mi ostatnimi czasy bardzo często i jest taką torbą niczym kangur. Co lecimy dalej? Ósme pytanko było, teraz jest pytanie numer 9. Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami akademika? Jakie są Twoje teorie? Moja teoria? Teoria, raczej praktyka. Słuchajcie, 2 lata mieszkałem w akademiku, w naszym pięknym AWF-owskim akademiku i powiem Wam, bardzo pozytywnie wspominam te chwile. Dużo się wydarzyło, dużo ludzi poznałem, dużo sytuacji się zdarzyło. Były chwile gorsze, były chwile lepsze. Dużym plusem i jednocześnie minusem jest fakt, że mieszkając w akademiku, wstajesz rano, bierzesz herbatkę bądź kawkę w rączkę, schodzisz w kapciach na dół na wykład i tam sobie po prostu delikatnie się ożywiasz, obudzasz. Jest to z kolei drugi minus, bo masz bardzo mało czasu, oszacujesz bardzo mało czasu przed wstaniem i pójściem na zajęcia, gdzie musisz być przygotowany. I czasami były różnego rodzaju spóźnienia, wykładowcy troszkę denerwowali, ale zawsze gdzieś tam dało się to załagodzić. Więc to jest jeden z takich charakterystycznych rzeczy dla akademika. 2. Sytuacje zdarzały się takiego typu, że idąc po szklankę cukru w czwartek. Czwartek to jest bardzo charakterystyczny dzień u nas w akademiku, kiedy jeszcze funkcjonowała taka impreza jak TROPS, tuż nieopodal akademika. I dużo się działo w tenże wieczór, chcąc zrobić babeczki, bo lubię biec. Poszedłem po cukier. No i wróciłem troszeczkę w stanie przynajmniej lekkiego zachwiania, co niestety jakby te babeczki się odsunęły na bok i zrobiłem je dnia następnego. I poszedłem troszeczkę na imprezę wspólnie ze znajomymi z akademika, gdzie naprawdę ten klimat jest niesamowity. Ludzie z wychowania fizycznego są bardzo pozytywnie nastawieni do integracji, do zabawy, do wspólnej zabawy. I myślę, że to najbardziej daje się we znaki w akademiku. Często też jakby chęć niesienia pomocy, czy potrzebujesz właśnie a propos jakiegoś cukru, tej zasadzie. Taka, w akademiku tworzy się taka mała społeczność. Czasami zdarzało się, tak jak dzisiaj, pogoda jest średnia, więc nie wychodziło się za bardzo z akademika i wspólnie z znajomymi angażowaliśmy się w aktywne spędzanie czasu, czyli różnego rodzaju gry, gry na gitarze, śpiewanie. Tak, dużo się działo i dużo, dużo wspominam mega pozytywnych chwil. Także ja widzę akademik tak, widziałem go od środka, więc polecam. Spróbujcie zamieszkać w akademiku, to na pewno dowiecie się, czym jest życie studenckie od kuchni. Co, lecimy dalej. Przedostatnie pytanko. Jaki jest Twój ulubiony sport? Ulubiony również sportowiec. Mój ulubiony sport? Ciężko powiedzieć, bo jestem, jak mówiłem wcześniej, multisportem, uwielbiam bardzo różne sporty. Póki co bardzo pasjonuję się gimnastyką. Wchodzę powolutku w etap też sportów sylwetkowych, więc jakby oscyluję w tę stronę i myślę, że
kluczem do tego, żeby Wasz sport był ulubiony, jest zaangażowanie, najlepiej 300%, przez co jesteście pewni, że to jest to, co Was motywuje, to, co Was, że tak powiem, nieładnie jara i w czym możemy się spełniać. Moim sportem póki co są takie dwa właśnie, gimnastyka i sporty sylwetkowe. Jaki sportowiec? Sportowcy są różnorodni w różnych dyscyplinach. Ja obstawiam sportowców, którzy wnoszą coś do mojego życia przez swoje osiągnięcia. Takim jednym ze sportowców jest Arnold Schwarzenegger. Tak, wielki kulturysta, aktor, gubernator. Bardzo ciekawa osobowość. Dlaczego on? Dlatego, że bardzo mądrze mówi o życiu. Bardzo mądrze mówi o tym, że życie to opcja, którą powinniśmy wykorzystać. Życie to czas, kiedy jesteśmy w stanie się rozwinąć. Tylko rozwiniemy się wtedy, kiedy będziemy działać, bo każde działanie weryfikuje rezultat, a z tego rezultatu to dla Ciebie nauka. Mając taką naukę życiową, możesz podążać dalej, rozwijać się w swoją stronę, obierać cele, które sobie wyznaczyłeś, więc też mówię bardzo ważną rzecz. Robiąc cokolwiek, rób to pewnie, nie bój się popełniać błędów. Jesteś człowiekiem, masz do tego prawo. Jeżeli popełnisz błąd, dobrze, to jest dla Ciebie nauka. Jak nie robić, żeby nie popełnić tego błędu drugi raz? I teraz szukasz nowej drogi, szukasz opcji, jak działać, żeby Twój cel został osiągnięty. Więc kochani, nie bójcie się, róbcie coś, to róbcie to w 100% pewności, najlepiej nawet w 300% pewności. I jeszcze podobne jakby działanie, znaczy podobny sportowiec, też bardzo legendarna postać, Bruce Lee. Dlaczego Bruce Lee? Bardzo ciekawa persona w świecie sportu walki, kinematografii, można tak powiedzieć, bo nagrywał swego czasu fajne filmy. I też bardzo, bardzo dobrze przekazywał swoją wiedzę, bardzo dobrze podchodził do życia. Niestety przez względy różnego rodzaju młodo odszedł z tego świata, ale pozostawił po sobie wiele rzeczy, które myślę warto od takiej osoby czerpać jako inspirację. Tak, te dwie osoby jak najbardziej, jeśli chodzi o mnie, chciałbym przedstawić jako osoby motywujące mnie w sporcie. I przejdźmy do pytanka ostatniego. 11. Wymień trzy rzeczy, których utrata byłaby dla Ciebie bardzo bolesna. Jeżeli chodzi o utratę rzeczy, nie powinniśmy być materialistami, ale my jako studenci Akademii Wychowania Fizycznego jesteśmy aktywnymi osobami. I jest to dla nas dużą, dużą stratą, strata aktywności, strata jakich możliwości, typu na przykład kontuzja. Tu, odpukać, odpluć. Kontuzja wyklucza na pewien okres czasu, gdzie osoba aktywna jest naprawdę rozczarowana, że nie może robić nic. Więc działa tylko jakkolwiek może. Taka czas zadumy, czas refleksji na temat tego, jak postępowałeś i dlaczego to się stało. Co było na rzeczy? I kurczę, troszeczkę dużo myśli w głowie, bijesz się z myślami, musisz w pokorze wytrwać i odnowić swoje sprawności. Więc ta rzecz na pewno byłaby bolesna, jeżeli chodzi o stratę. Co dalej? Myślę, że grunt to zdrowie, tak? Zdrowie. Kontuzja czy różnego rodzaju choroby, jeżeli to bym stracił, myślę, że to byłoby dla mnie największą stratą, jeżeli można powiedzieć, rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy materialne, jak najbardziej nie robi mi to, bo słuchajcie, życie jest piękne, trzeba z niego korzystać, materialnych rzeczy nie weźmiemy ze sobą niestety na ten drugi świat i wiele rzeczy do życia mi nie jest potrzebne, przede wszystkim te podstawowe, tak? Wiadomo, jakbym stracił wodę, no to bym przestał pić i by się skończyło życie, ale myślę, słuchajcie, nie chorujcie, bądźcie zdrowi i to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Monarkiewicz, trzymajcie się.